Łukasz? Łukasz? Dobra, witam Was w naszym gronie. Przedstawimy dzisiaj prelekcję pod tytułem Buda, Utaka, Buda, czyli podziały na grupy Pyszczaków z Jeziora Malawi. Każdy z Was kiedyś zaczynał przygodę z Malawi. Każdy z Was tak naprawdę. Każdy z Was zaczynał przygodę z Malawi. Każdy z Was w pewnym sensie ocierał się o problemy związane z zagranicznym w malawistyce. Na pewno pamiętacie ten moment, kiedy chcieliście się dowiedzieć, jak się nazywa ten Pyszczak i dowiadywaliście się, że nazywa się on tak, że nie jesteście po paru sekundach w stanie powtórzyć, jak to zniknie. Więc poznawaliśmy powolutku te labidochromisy i pseudochromisy, tudzież inne, jeszcze ciekawie brzmiące nazwy. No i w tym momencie odnajdowaliśmy również terminy jeszcze nowe, które nie do końca zbiegały się jakby z nazwami rodzajowymi czy gatunkowymi. Mianowicie pojawiały się takie terminy jak utaka mbuna, niembuna, nonbuna, predator, drapieżnik. Gdy zaczyna się poznawać w ogóle pewnego rodzaju zakres wiedzy, który jest dla nas obcy, za każdym razem spotykamy się ze swego rodzaju slangiem. Ludzie rozmawiający ze sobą i wiedzący doskonale o czym rozmawiają, wiedzą, że po powiedzeniu musisz sobie założyć predatorium, musisz założyć sobie bunarium, czy jeszcze w inny sposób określając jakieś swoje preferencje. Tak naprawdę wiedzą, o czym mówią. My pojawialiśmy się kiedyś w gronie malawistów i nie wiedzieliśmy nic. Dlatego też prelekcja ma na celu zaznajomienie z tematyką podziału na grupy Pyszczaków z Jeziora Malawi. Tendencje do tego, aby używać terminów nie do końca jasnych, powodują pewnego rodzaju mętlik terminologiczny, jeszcze bardziej komplikują nam życie, ponieważ rozmawiając nawet między sobą, nie do końca zgłębiając wiedzę na temat tego, o czym mówimy, bardzo łatwo przekłamujemy i bardzo łatwo mieszamy terminy. Bardzo częstym przykładem jest właśnie mieszanie terminologii związanej z nazywnictwem grup. I postaram się to troszeczkę przybliżyć, choć powiem Wam, że czym bardziej bym się wgłębiał w to wszystko, tym bardziej bym to gmatwał. Dlatego, ponieważ podział na grupy jest czymś innym niż systematyką organizmów, która to jest jedną z najstarszych dziedzin nauk biologicznych, polega na kwalifikowaniu, katalogowaniu, opisywaniu gatunków w oparciu o różnorodne kryteria i znamy ją przede wszystkim na dwóch najniższych stopniach, a mianowicie gatunek, rodzaj, ewentualnie rodzina. Nie idziemy dalej aż tam do podgromad czy domen. To nie będzie tematem prelekcji. Nie będzie tematem prelekcji naukowy podział pyszczaków, gdyż tym zajmują się w głównej mierze naukowcy. Można to odnaleźć praktycznie w każdej książce dotyczącej Malawi. Nas interesować będą te nieformalne podziały, które stworzono w celach praktycznych. Stworzyli je przede wszystkim autorzy, a są stworzone na potrzeby bądź też samych akwarystów, sprzedawców, autorów, a czasami bardzo. Wręcz podejrzewam, że w Europie najbardziej w naszym kraju jest popularny podział, który został stworzony na potrzeby jednej konkretnej książki, a mianowicie naszego popularnego PTN-u, który z podziałem tak de facto nie ma nic wspólnego. Został stworzony z tego, co udało mi się uzyskać na ten temat wiedzę przez Eda Koenigsa tylko i wyłącznie na potrzeby BTN-u, a został rozpropagowany i przez nas samych jest traktowany wręcz intuicyjnie, a jest najbardziej nieścisłym i niespójnym jakby podziałem, ale o tym później. Opisując ryby, tradycyjne naukowe podziały okazują się często niepraktyczne. Autorzy, aby ułatwić życie sobie czy nam, starają się po prostu wprowadzić podziały, które wspomogą proces przekazywania wiedzy. A i oczywiście idzie to w dwie strony, bo i odbierania wiedzy. Adept malawistyki ma trudne zadanie, gdyż obok łacińskiego nazewnictwa musi jeszcze zapoznać się z grupami, gdyż nawet wchodząc na czat naszego stowarzyszenia, jest zasypywany od razu
terminami typu kup sobie Muna, kup sobie Mon-Muna. Podziałów nie jest wiele, pomimo że istnieje ogromne bogactwo gatunków. Według różnych źródeł ociera się już o 900, a nawet 1000 gatunków. Dla porównania powiem, że cała Ameryka to 750 gatunków, więc na pewno różnorodność jest ogromna. Oczywiście sami doskonale wiecie, że jest to płynne i bardzo często się zmienia. No, jest to pewnego rodzaju żywa materia. Najpopularniejsze podziały to podział na Muna, Mon-Muna. Jest uznawany przez autorów, również Kenningsa, jako jedyny. No i jest spójny. Jest dość łatwa metoda, mianowicie definiuje się jedną grupę, natomiast druga grupa jest wszystkim tym, co nie mieści się w tej pierwszej grupie. Drugą grupą to właśnie tam na potrzeby książki stworzony podział Muna, Aulonokara, Haplochromis, Predators, bądź też spolszczone drapieżniki. I trzeci podział, który się spotyka, to podział na Muna i Utaka. I tak naprawdę to jest błędny podział najbardziej i oparty na złym zrozumieniu terminu Utaka. Pominę podziały ustalane w o inne kryteria, na przykład o preferencje żywieniowe, bo no, na ten temat tak naprawdę musielibyśmy zrobić odrębną prelekcję. Śliczna ryba. Podział najlepszy to Muna i Mon-Muna, spolszczony nim Muna. Podział jest, spełnia kryteria zasad panujących w systematyce. Jest to podział pełny i wyczerpujący. Całowiste gatunki. Jest to prostota, określone są tylko cechy tych gatunków, które należą do grupy Muna, a cała reszta nie posiada tych, nie posiadająca tych cech to nie Muna. Wadą jest to, że tak naprawdę Mon-Muna zostaje, czy Mon-Muna zostaje bardzo szeroką grupą i w tym zakresie dalszym nic nam ten podział nie daje, bo tak de facto mówi się często mam Bunę, mam Mon-Muna, ale już o wiele częściej się mówi mam drapieżniki, mam Hapsy, czy mam Aulonokara, czy mam Mixa. Już ten podział troszeczkę umiera, natomiast no generalnie ten grupa ryb mieszczących się w Mon-Munie jest zbyt duża, żeby uznać, że to jest sobie jakaś klasyfikacja wyczerpująca. Podział, tak jak wspomniałem, jest uznany przez autorytety i jest używany. Jest używany zarówno w sklepach, gdzie możemy się spotkać z podziałem właśnie na ryby sprzedawane pod nazwą Mon-Muna i ryby sprzedawane pod nazwą Mon-Muna. Muna, co to takiego? Nazwa wywodzi się z Afryki i oznacza w wolnym tłumaczeniu ryby gryzące kamienie, bo też ryby gryzące skały. Jedne źródła wskazują na język Hitonga, a inne na Ichewa. No, praktyczny wymiar dla nas ma to niewielki, bo ciężko by było znaleźć ludy, które się tymi językami posługują, natomiast na pewno są to ludy okalające jezioro Malawi. Jest to bardzo obrazowe, bo faktycznie gdy ktoś z was miał Muna, mógł zauważyć coś takiego jak obgryzanie peryfitonu, a w naszym przypadku jego części, a mianowicie glony ze skały. Wygląda to faktycznie tak, jakby ryby gryzły skały. Natomiast nie jest tak do końca to ścisłe, bo najpopularniejsze definiowanie tej grupy to wskazywanie, że te ssaki, które ją tworzą, są to krępe, kolorowe, roślinożerne pyszczaki żyjące w połowiskach skały. Nie jest to prawda, bo bardzo szybko dostrzeżemy, że jest to nadmierne uproszczenie. Peryfiton tak naprawdę to nie są same glony. W glonach żyją bezkrępowce, żyją larwy, żyją różnego rodzaju organizmy zwierzęce, które w zależności od specjalizacji są generalnie wybierane, bądź też zjadane niejako przy okazji. Druga rzecz. Większość Muna jest jednak wszystkożercami, którzy na przykład uzupełniają dietę planktonem. No i w tym momencie, gdy uzupełniają one planktonem i plankton zawiera zarówno fitoplankton, jak i zooplankton. I to także nie jest ścisłe, bo nie są już roślinożercami.
abstrahując zupełnie od gatunków, które wyspecjalizowały się w pozyskiwaniu bezkręgowców i różnych organizmów zwierzęcych z samego peryfitonu, jak to jest popularny Labidochromis karelaus, czyli yellow. Następną rzeczą jest to, że są ryby ściśle roślinnożerne, natomiast na pewno nie stanowią większości. Są to ryby, które wyspecjalizowały się w wyrywaniu glonów dyskowych, bądź też w zestrowywaniu okrzemek dzięki specyficznemu dyskowi. Chodzi tutaj oczywiście o Labeotropousy, czy Drobousa, Demasoni. Natomiast na pewno przekłamaniem jest, że są to następną uwagą odnośnie definicji Muna jest to, że nie wszystkie żyją w skałach. Są ryby, które żyją w strefie przejściowej, czy wręcz na ogromnych przestrzeniach piaskowych. I takim przykładem jest choćby Pseudotropous livingston, który de facto wyglądem absolutnie przypomina ryby Muna. Muna jest klasyfikowany, natomiast zachowuje się i żeruje podobnie jak ryby z niemuny. I tutaj jest jakby już pewnego rodzaju wątpliwość, czy tak powinien być klasyfikowany. Nie zawsze są to ryby kolorowe. Nie trudno, znając chociaż trochę wyszaki, zauważyć gatunki, w których samice nie są kolorowe, ale są brzydkie. Wykłady o świnkach. Oczywiście brzydkie w dużym cudzysłowie, bo częściej nazywamy to, że ryby te są piękne inaczej, ładne inaczej, ale nie oszukujmy się, porównując samice jakby chodzi synotylaki, afry, większości gatunków, czy do samic chociażby naszego ukochanego gatunku Coprotichromis Borleyi. Tu można polemizować, które są ładniejsze. No tak de facto oczywiście Borleyki są ładniejsze poza grupą zatwardziałców, którzy nigdy nie uznają Borleyki za ładną rybę. Zasady. Natomiast nie ma co się oszukiwać. No, generalnie w ocenie estetyka samic Borleyi jest na pewno wyższa, a już nie wspominając o choćby Placidochromisach, Phenophilusach, Mdokach, które samice są przecudne i praktycznie nie różnią się od samców. Choć no jednak w Munie generalnie przeważają gatunki, a przynajmniej jest co najmniej połowa, w których również ładne są samice. Są to dymorfizm jest bardzo rozwinięty i bardzo wyraźny, choćby nasze popularne samlozji, a często samice są tożsame z samcami, jak choćby Maigano czy Jelena. Pojawiają się poza tym ryby graniczne, które w zależności od autora różnie są oceniane. Takim przykładem, gdzie Sprejnat burzy w ogóle podział na Mbuna, Niembuna i w ogóle go jakby destabilizuje, to wyjęcie z obu tych grup Astatotilara Calitera, która tak naprawdę jest uważana za protoplastę większości Mbuna, choć różna jest ocena tego przez różnych naukowców. Ryba ta jest jakby wyjęta poza nawias tych dwóch i nie uznaje Sprejnat ani jako Buny, ani jako Niembuny. Częstsze podejście jest to takie, że uznaje się ją jako Buna, ale część autorów uznaje ją jako Niembuny. Pojawia się tu pewnego rodzaju dyskusji, bo tak, samic kolorowych jako takich nie mają. No, są to samice troszeczkę podobne do samic, ale jednak Niembuna, brzydszy Niembuny, tak bym go określił. Nie żerują tak ściśle na peryfitonie, ponieważ mają bardzo rozwinięty, szeroko wachlarz zainteresowania żywieniami. Bo poza tym, że są rybojadami, jedzą ślimaki, zjadają rośliny wysokie, co ciekawe, ponoć to trawią, to także obrydzają peryfiton. Ja osobiście jestem zwolennikiem zatrzymania tego w grupie Muna, bo to jest to ryba jednak bardziej zbliżona do tego rodzaju do tej grupy, gdyż jest to tak naprawdę ryba bardzo dynamiczna. I malawista po wieloletnich doświadczeniach z rybami jakoś intuicyjnie wyczuwa również to, że
dana ryba ma temperament góry bądź nie góry. I tak to wygląda. Oczywiście są wyjątki, jak w każdym oddziale znajdą się wyjątki, które potwierdzają jako regułę, bo zarówno pojedyncze egzemplarze samców niemluna mogą być równie dynamiczne, a czasem nawet dynamiczniejsze niż samce czy samice tych z rodzaju mluna. Bez wątpienia natomiast jest to, że mluna jest żywiołowa. Jest to ryba żywiołowa, jest to ryba postrzegana, zwłaszcza dla osób spoza kręgów zainteresowanych rybami z Malawi. Wręcz jako ryby bardzo agresywne, granice agresywne i często pojawia się termin ryba łagodny pyszczak. Zawsze należy pamiętać, że ten pyszczak jest tak de facto łagodny relatywnie. Nie jest to pyszczak, który jest łagodny w rozumieniu neonka czy innych ryb gococzowatych. Jest to ryba, mimo wszystko jest to pielęgnica. Pielęgnice zawsze, prawie zawsze są agresywne i są to ryby mocne. Pojedynek uważanych za najłagodniejsze wśród pyszczaków z Malawi, Aurelokara, naprawdę nie jest zabawą. Często jest kontuzyjny, często ryby nawet tracą przez to oko, ponieważ ryby próbują łapać się za pyski i nie za każdym razem udaje im się trafić. Kontuzja oka często wyklucza ryby, bo to jest zabawą. A uważane są za najłagodniejsze. Także ludziom spoza kręgów Malawi należy każdorazowo, ja mantrę powtarzać, że są to ryby relatywnie łatwe. Włączenie z innymi biotopami jest w pewnym sensie pozbawione sensu, natomiast jest to jakby materiał na nową przeszłość. Następnym podziałem bardzo często spotykanym, opartym jednak na zupełnie moje przesłanka, jest podział na utakę i mluna. Nie ma czegoś takiego jak utaka mluna, ponieważ byłby to bardzo, bardzo ograniczony zakres. Bo utaka jest często rozumiana tożsamo jak non-muna, a jest to błędne rozumienie. Oczywiście utaka są non-muną, natomiast nie wszystkie non-muna to utaka. Są w utacy zawarte również rodzaje, które z utaką nie mają nic wspólnego. Aby zrozumieć, dlaczego ten podział jest błędny, choć samo wyodrębnienie utaka jest dość mocnym wyodrębnieniem i opiera się na dość mocnych przesłankach, to jednak na pewno podział utaka i mluna jest złym podziałem i mylnym podziałem wynikającym z błędnego sklasyfikowania niemluna jako utaka w przypadku wszystkich gatunków. Utaka to ryby żyjące w toni wodnej, oddalone zarówno od podłoża raf czy skalistych brzegów. Nie są to jednak duże odległości. To są to ryby torowe w rozumieniu malawijskich stynek, czy tam malawijskich sardynek, nie wiem jakie tam nazywają. Natomiast nie są to ryby oddalone w jakichś dużych odległościach, są to metry. I tak de facto zawsze te ryby są przywiązane do jakiegoś biotopu, bądź do strefy przejściowej, bądź nawet w przypadku kopalni górnej do skał, chociaż piasek jest dla tych ryb na pewno bardzo silnym odnośnikiem, ponieważ zazwyczaj przebywają w pobliżu piasku. Są to ryby ławicowe i tu bez wątpienia wszystkie gatunki są rybami ławicowymi i są to czasami, znaczy oczywiście pozostaje kwestia definicji słowa ławica. Może to być ławica, ławica rozumiana jako kilka tysięcy sztuk, bądź jako ławica rozumiana jako kilkanaście sztuk. No, tutaj są w mniejszych grupach, które jest trudno nazwać ławicę, natomiast w szerokim tego słowa znaczeniu można uznać, że są to ryby ławicowe, grupowe, pływające w tych grupach. Żywią się planktonem. Tutaj do niedawna na zachodzie popularno stanowisko, że te ryby tak naprawdę są ściśle wszystkożerne i te wszystkie ryby, które są takie. Natomiast natomiast w Polsce pobudowało stanowisko, że są to zawsze ryby zooplanktonowe, co też do końca nie jest prawdą. Pojawiają się ryby, które jedzą zarówno to, jak i to,
Natomiast kształcenie ich aparatu dębowego wskazuje na to, że ryby te jednak są przystosowane do łapania, a nie do wycedzania z wody. Pysk, choćby metriat klimy, zebry czy rumba, tak naprawdę bardziej się nadaje do łapania fitoplanktonu, niż jest szeroki, może tu zagarnąć bardzo dużej ilości tej kamy. Natomiast kobabitronisy mają, czy luczęgi, czy miasachonisy mają bardzo specyficzny pysk. On pozwala im łapać jeden kawałek po kawie, co byłoby bardzo niepraktyczne, gdyby chodziło tylko o fitoplankton. Więc ja osobiście jestem zwolennikiem tezy, iż tak naprawdę subsydiarnie pobierają fitoplankton, kiedy nie znajdą zooplanktonu. Zooplankton przede wszystkim, a jeśli go nie ma, to fitoplankton. I różnie to wygląda. Z własnego doświadczenia wiem, że na przykład kopalnikowiec Borlei, czasem Benin, niepytany, bardzo źle znosił dietę, w której przeważały składniki roślinne. I później to się potwierdziło, bo pisem dominuje raczej pogląd, że jest to zooplankton rzeczy bardziej ścisły niż niektóre gatunki. Najłatwiejszym wyodrębnieniem utaki jest po prostu przypisanie do utaki tylko i wyłącznie trzech rodzajów. Wszystkie ryby spoza tych rodzajów tak naprawdę utaką nie są. Są to oczywiście uczenia, kopalichromis i miasachromis. Do niedawna było jeszcze łatwiej, bo wszystkie zostały wyodrębnione z jednego rodzaju. Są oczywiście wyjątki, jak wszędzie. Żyją czasami w biotopie skalistym, tak jak wspomniałem, kopalichromis borlei, w strefie przejściowej, kopalichromis nibeni. Żyją takie, które spożywają również bezkręgowce, czyli kopalichromis bez kawanga. Na pewno mają niższy temperatur. Uważam, że obok Auronotara są to ryby, które tak de facto są rybami, no i placidochromisy są rybami najłagodniejszymi. Trzymanie ich z agresywną buna jest trudne, ale i tu pojawiają się wyjątki, bo o ile kopalnichromis, to nawet wewnątrz jednego rodzaju, o ile kopalnichromis borlei mbeni jest rybą delikatną, łagodną, nie mającą dwóch szans w starciu z buną już zupełnie, a nawet z łagodniejszą buną, dzięki oderwaniu od substratu i unoszeniu się odpowiednio, oczywiście dużym akwarium, troszeczkę nad powierzchnią, nie kolidują z nimi za mocno, więc mogą żyć z większością ryb, poza najagresywniejszymi przedstawicielami. O tyle jego bardzo bliski kuzyn, kopalnichromis borlei katango, potrafi mieć rogi. Jest to ryba silna, stawiająca odpór czasami nawet dość silnej buny. Na przykład w tak silnej rybie jak metriat klimy. Daje sobie radę świetnie, natomiast większość kopalnichromisów, miasachromisów czy mczęg jest delikatne i traci dużo na tym, gdy pojawia się agresja wobec ze strony innych ryb zbiorników. Następnym podziałem, jeszcze żeby zakończyć o utace. Utaka tak naprawdę pozostaje bardzo fajnie wyodrębniony, wyindywidualizowanym, jakby wyindywidualizowaną podgrupą, ale jednak dla mnie jest to nie grupa, gdyż jest to podgrupa szerszej grupy, nie buna. I tak chyba powinno pozostać. Dlatego rozmawiając, doradzając, powinniśmy pamiętać, że nie ma znaku równości pomiędzy utaka a nie buna. Podział książkowy, który zrobił naprawdę gigantyczną furorę w naszym kraju. Podejrzewam, że tylko w naszym kraju. Jest podziałem tak naprawdę na potrzeby jednego opracowania popularnego BTN-u, który tak de facto w naszą psychikę wrósł bardzo mocno, ponieważ my jakoś intuicyjnie wyczuwamy ten podział. Pomimo, że jak zaraz wam przytoczę, ma pełną gamę nielogicznych rzeczy, to jednak malawiści tak wrośli w ten podział, że dla nich jest, wydaje się to w miarę normalne, że do drapieżników należy fosorochromis rostratus, który tak naprawdę nie jest żadnym rybojadem, bo zjada bez kary. Natomiast choćby stigmatochromis modestus, który jest w krwi i kości 20 cm drapieżnikiem,
jest hapsem, no i tak sobie ludzie zostawili i generalnie wszyscy się godzą. Dlaczego się godzą? No, można to polemizować, czy jest to zły, ale intuicyjnie wyczuwamy słabszą, delikatniejszą. I tak samo jak Fojeli, Modestus, nie jest takim drapieżnikiem jak na przykład Nico Kronesy. Najbardziej w tym całym podziale, gdzie gdyby siedzieli nam buny hapsy, raczej znamy hamburgerysami, Aulonoka i Predator, czyli spolszczone drapieżniki, a doprecyzowując dużo drapieżników. Ten podział wynika tylko i wyłącznie z tej książki i jest to podział, który opiera się tylko o czysto archaistyczne doświadczenie, bo tak de facto nie ma to żadnego podłoża naukowego. A już kuriozum jest używanie nazwy haplokromis dla rynków, wśród których nie ma haplokromisów, bo w biotechnie haplokromisów w jeziorach nie ma. Wszystkie zostały wyodrębnione w odrębne rodzaje i haplokromis jest jakimś archaizmem, który konstytuuje czasów, kiedy prawie każda z nas ryba była haplokromis. Najsilniejszą jakby pozycję dla mnie i pozycję, która co najmniej pod względem przesłanek dorównuje jakby grupie Utaka, raczej dla mnie podgrupie Utaka, jest grupa, czy też podgrupa Olontara. Można wyodrębnić to najprościej, że należą do nich cztery rodzaje ryb i są to Olontara, Letrinos, Tajenio Letrinos i Kamilitomis. I to kończy sprawę. Wszystkie ryby spoza tej grupy już Olontarami nie są. Natomiast oczywiście warto by było to jeszcze doprecyzować i powiedzieć to, że są to ryby związane z pieskami. Powierzchnie piaszczyste są gatunkom niezbędne ze względu na sposób pobierania pokarmu. Sposób pobierania pokarmu jest to wygrzebywanie go spod piasku. I o ile w przypadku trzech rodzajów jest to bardzo płytko pod powierzchnią piasku, na przykład 2-3 cm, o tyle tajnio letrinoski potrafi wygrzebać spod piasku na głębokość nawet na 100 cm, dzięki temu, że po pierwsze ma 30 cm, po drugie ma specyficznie kształtowany dysk, który pozwala mu się w piasek zagłębić. Ten piasek to nie są tylko takie potężne przestrzenie piaszczyste. Jest to zarówno piaszczysta powierzchnia otoczona skałami w niektórych przypadkach, jest to kulista powierzchnia zatok, jest to piaszczysta powierzchnia zatok. Jednakże zawsze jest jednego rodzaju sposób pobierania pokarmu, czyli wygrzebywanie go z pod powierzchni. Jak wiadomo, na skalę by się nie udało, pierwszy bo w skale nic nie żyje, a jeżeli żyje to drobne szczelina, to jest pierwszy bo pośrednio bardzo wyspecjalizowany dysk, bądź też wręcz dysk otoczony grubymi wargami, co pozwala zastać pokarm. Spożywają bezkręgowce na dwa sposoby. O ile Olontara ma sensory pod dyskiem pozwalające mu jej wygrzebywać ruszające się istoty, co czyni polowanie o wiele skuteczniejszym i o wiele bardziej wyspecjalizowanym, czyli pobiera głównie pokarm mięsny, ponieważ rośliny się nie ruszają. Glony również. Natomiast już o wiele bardziej jest elastyczne pod względem żywienia są letrinopsy, kremitichromisy czy tajnioletrinopsy. Ze względu na to, że tak naprawdę one przesiewają piasek w dyski, przeżuwają, przerzucają, przesiewają przez skrzela i wyłapują każdy możliwy do zjedzenia kawałek. Generalnie są to również bezkręgowce, natomiast trawią również detritus czy kawałki jakichś glonów. I są troszeczkę bardziej elastyczne w pięciu. Oczywiście jak w każdej grupie tej nieformalnej są pewnego rodzaju problemy i wyjątki. Odkrycia czynią tę grupę żywą materią, więc po pierwsze rewizje, które wyodrębniają następne kolega zmęczony tutaj. Tak naprawdę czynią żywą materią i cały czas każda z tych grup, nie tylko dotyczy to grupy Olontara, powoduje, że pojawiają się, znikają nowe gatunki, przesuwane są rodzaje. Na pewno do końca naszej przygody z Malawi wielokrotnie jeszcze będziemy narzekali, że
osoba, która była uznawana za przykładowo Hafsa, nagle pojawia się w grupie ryb, które są taką czy aurową karą. Takie rzeczy się zdarzają, gdyż jezioro, mimo że jest badane, to tak naprawdę do pewnego zbadania tego jeziora pozostało bardzo dużo. Z tego, co rozmawiałem z głównym importerem z jeziora Malawi na Europę, panem Wyfeldem, Malawi jest dosyć dobrze zbadany, bo jego schowa wokół jeziora jest wtedy duży konflikt, to była co prawda wojna poza Mikku i można powiedzieć, że dla nas coraz obchodzi wojna poza Mikku, a na przykład brak cedu do półusa sokolofii, tak bardzo popularnej ryby, bo nie była importowana i degradowała się. Uważam, że jest obok wielu jedną z bardziej zdegradowanych ryb poprzez kufsownię. Jednakże ten konflikt się skończył i ryby pozyskiwane są prawie z każdego miejsca w jeziorze. Oczywiście jest problem, pamiętać, że naszą akcję charytatywną na rzecz ratowania środowiska Malawi. Pojawia się już problem przerzucenia. Kiedyś Kenik stwierdził, że widywał stada saulozy składające się z 200 sztuk. Teraz spotkanie kilkunastu sztuk już jest radością. Pewno to uczącą się dla tych saulozy nie ciekawi, a mianowicie ich złapanie na sprzedaż. Natomiast na pewno ryby są przerzucone i to jest problem. Natomiast odkrywanie nowych gatunków jest już ograniczone. Ten twierdzi, że odnalezienie nowych gatunków jest możliwe raczej w głębinach jeziora, skąd ryby są rzadko pozyskiwane w celach komercyjnych, gdyż są po prostu brzydkie. No, nie spełniają tego kryterium, które powoduje, że właśnie dobrze sprzedają. Wyjątki żywieniowe od tego, powiedzmy, sposobu w tej grupie są bardzo rzadkie, czyli pobierania pod piaskiem bezkręgowców i praktycznie ograniczają się bądź do uzupełniania diety na zasadzie dla widokromistów poszukiwania bezkręgowców w peryfitonie, bądź też jedyny przypadek Letrinox mikrotodo, przepraszam za łamanie języka, Macacola, trudniej go nazwać nie mogę. Jest to ryba, która spożywa okrzęt. Jest to chyba jedyny przypadek z grupy Aulonokara. I tutaj znowu, żeby nie było konfliktu terminologicznego, czym innym jest grupa Aulonokara, bo grupa zrzesza jakby cztery rodzaje, a czym innym jest rodzaj Aulonokara, który jest jednym z rodzajów tworzących tę grupę. Mówię tak, że są to, tutaj znajdują się silne cechy indywidualizujące, precyzyjne wyszczególnienie powoduje, że tak naprawdę nie jest to w mniejszym stopniu wyodrębniona grupa niż utaka. Jestem zwolennikiem tego, aby określać to jako podgrupę grupy trzeciej grupy niepuna na równi z utakiem. Pozostają jakby dwie grupy, które już i tak de facto jednym uderzeniem potrafią w czasie tarła zabić rybę, niechcący, bo wcale poza tym tarłem nie są jakieś agresywne. Potrafią zabijać 20-centymetrowe ryby. Także często i gęsto jednak przerybienie robi się coraz mniejsze i na końcu zostaje jeden, dwa gatunki najsilniejszych ryb. Bo nie oszukujmy się, największe zbiorniki, które mamy, nawet jak nasz kolega Jurgen odpali swoją wanienkę, to tak naprawdę są małe zbiorniki. Dla zobrazowania, czym jest duża ryba z Malawi, niech będzie choćby ryba spoza grupy predatorów, a mianowicie Tainio Letrinox, który buduje kopce, konstrukcje targiskowe o średnicy 2,5 metra. Ja mam akwarium dość duże, jednakże miałbym na około mniej niż połowę jego kopca, więc nasze największe akwaria nie dają możliwości olbrzymi predatorom zarówno zachowywać się zgodnie ze swoją naturą, a mianowicie samicom opiekować się nad młodymi, które w większości gatunków są zbierane z powrotem do pyska i przez dłuższy okres czasu pielęgnowane. No i nie pozwala na tarło z prawdziwego zdarzenia, bo chodzi o spojrzenie w PTM, na której stronie jest tarło szosrochronista i jego konstrukcja targiskowa. Ta ryba jeszcze od tej konstrukcji targiskowej odgania na znaczną odległość wszelakie ryby, które wpływają w zasięg, więc można sobie wyobrazić, że nasze akwaria to są kropelki. Pomimo, że niektórzy nie chcą być już
manawistami, jak się dowiedzą, jakie mają mieć duże akwaria, bo dla niektórych 150 cm długi akwarium wydaje się już bardzo duże. Także mówię, tutaj jest główny walor praktyczny. Wiemy, że nie łączymy drapieżników, najlepiej nie łączyć silnych drapieżników, czyli dużych drapieżników, czyli predatorów z innymi grupami. Ja eksperymentuję, opowiem wam za parę lat, bo długo to trwa. Natomiast wiemy, że musimy mieć duże akwarium i tak jak padło kiedyś na forum stwierdzenie naszego kolegi, że do predatorów trzeba dorosnąć. Czyli inny kolega czuł się strasznie urażony i czuje do tej pory. W pewnym sensie trzeba dorosnąć, bo predatory są niewątpliwie pięknymi rybami, które ujmują urodą, jednakże dorośnięcie na pewno nie ma wymiaru wiekowego. Tak naprawdę to trzeba mieć inne ryby, żeby zrozumieć, że możemy już mieć predatora. Predatory są relatywnie trudnymi rybami. Można zacząć nawet od predatorów, ale ja na przykład w akwarium dekoracyjnym bardzo bałem się predatorów, bo po prostu wyjmowanie 25-centymetrowej ryby zabitej podczas przypadkowego uderzenia drugiej ryby jest mało estetyczne, zwłaszcza jak się nie pojawia przez wiek. Dlatego jest to ryba trudna. Ostatnią grupą są haplochromis. Muszę się streszczać. Haplochromis to tak zwany śmietnik. Tak jak rodzaj pseudotropeus jest pewnego rodzaju śmietnikiem w grupie Muna, tak haplochromis jest pewnego rodzaju śmietnikiem, do którego wrzucane są wszystkie ryby. Śmietnik to może złe słowo, ale odstojnik jakby to nie nazwał. W każdym razie znajdują się tam ryby, które tak de facto są z większej grupy nie Muna, a nie łapią się ani do aulonka, ani do drapieżników i no, oczywiście nie są Muną. Te ryby to też jest nadal bardzo zróżnicowane, obok bardzo łagodnych i delikatnych placidochromisów. Są ryby no, silne, bo przykładowo takimi rybami są otoparusy czy protomelasy, które z powodzeniem radzą sobie nawet z Muną w akwarium, które łączy niembunę z Muną. Tak de facto nie ma już haplochromisów, więc nazwa jest archaiczna. Dlatego, żeby chociaż złagodzić minimalnie to wybrzmienie czegoś tak archaiczego, nazywamy częściej kapsami, gdyż na zachodzie ta nazwa również jest używana. Jest to dość zaskakujące, ale manawiści, doświadczeni manawiści również potrafią tak de facto wiedzieć, co jest hapsami. Wiedzą, że przykładowo ten mylochromis to raczej haps, a ten mylochromis to raczej drapieżnik. Chociaż tak de facto zawsze, nie zawsze jest tak, że ten drapieżnik jest rybą czysto rybożerną. Ale samo zachowanie tych grzebaczy, które grzebują bezkręgowce, pozwala na ocenienie, że nie jest to na pewno drapieżnik. Więc na pewno nie damy go z aristochromisem, ponieważ jest za słaby, żeby sobie poradzić. Jednakże no, to już jest bardzo nienaciągnięta grupa i jest tylko intuicyjna. No to niech mi ktoś powie, dlaczego nie jest hapsem przykładowo. Dlaczego jest hapsem przykładowo Frieli, czy Modestus, czy część mylochromisów, a fosorochromis już hapsem nie jest. Tak naprawdę tutaj kryterium waga ciężka chyba decyduje, choć lichnochromis ma 20 cm i 20 cm ma stigmatochromis, więc tutaj nie wiem, no tak podzielił to Kenix, a przypadkiem mu się udało, bo ja uważam, że do drapieżników o wiele lepiej nadaje się lichnochromis niż stigmatochromis, który jest rybą podobnie delikatną, zwłaszcza w młodym wieku, jak stianochromis, który też jest za delikatny do prawdziwych drapieżników. Słowo prawdziwy w cudzysłowie, żeby ktoś się nie urazi. Walor praktyczny tych podziałów jest taki, że tak naprawdę pozwala nam na stworzenie zbiornika predatorium.
że pozwala nam na to, że jeżeli rybę klasyfikujemy jako dużego drapieżnika, to wiemy, jaką mamy mniej więcej dobrać do niej obsadę. Wiemy, że mamy ją klasyfikować jako niepewną, groźną, a haksy już raczej bardziej nadają się do miksu, są rybami łagodniejszymi. Wiemy, że możemy pozwolić sobie na trochę mniejsze akwarium, a szczególnie dłuższe akwarium. I tylko taki balon pozostaje. Natomiast no, podsumowując ten wywód, najczęstszym błędem i niezrozumieniem jest to, że utaka jest uznawana jako tożsama z wielbłądą, co jest nieprawdą i tego należy się wystrzegać. Intuicyjnie wyczuwamy bunę, wiemy, co jest nim buną, wiemy, że tak naprawdę po odjęciu tych wszystkich wyjątków zgadza się mniej więcej ta definicja, natomiast zawsze są to ludzie troszkę bardziej żywiołowo, półkę jednak wyżej w dynamice. Nawet takie acejki, które uznane są za ryby delikatne, łagodne i w ogóle relatywnie najłagodniejsze wśród imbuna, bywają rybami raz groźnymi, dwa potrafiącymi sobie z innymi imbuna radzić, a niekoniecznie już ryby od nich większe i teoretycznie mocniejsze potrafią sobie poradzić, jeśli z tej grupy nie było nas. Także tyle bym chciał od siebie powiedzieć. Podział na ryby roślinożerne, mięsożerne, wszystkożerne, to w ogóle temat rzeka i jak zwykle obwarowany tysiącem wyjątków i postaram się tym przedstawić. Punkt widzenia na ten temat. Natomiast do dzisiejszego. Dziękuję bardzo za uwagę i tych, co nie spali.